Onego czasu Jezus podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: Ojcze Święty, zachowaj w imię Twoje tych, których mi dałeś, aby byli jedno, jako i my. Gdy byłem z nimi, strzegłem ich w imię Twoje. Czuwałem nad tymi, których mi dałeś, i nikt z nich nie zginął. Jeno syn zatracenia, aby się wypełniło pismo. A teraz idę do Ciebie i mówię to na świecie, aby tę radość moją wypełnioną mieli w sobie. Dałem im naukę Twoją, ale świat ich znienawidził, bo nie są ze świata, jako i ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale żebyś ich zachował od złego. Nie są oni ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Uświęć ich w prawdzie. Nauka Twoja prawdą jest. Jakoś Ty mnie posłał na świat i ja ich posłałem na świat. A za nich ja poświęcam siebie samego, aby i oni byli uświęceni w prawdzie. A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dla słowa ich uwierzą we mnie, aby wszyscy byli jedno, jako Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni byli jedno w nas, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał. A chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby byli jedno, jako i my jedno jesteśmy, jam w nich, a Ty we mnie, tak, by byli w jedności doskonałymi. Tyle jest słów Ewangelii zapisanych na dzień dzisiejszy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. W dzisiejszej modlitwie brewiarzowej, po tym jak kapłan ze wszystkimi szczegółami odczytał, jak to kozacy nie męczyli świętego Andrzeja Boboli, zaraz po tym kapłan odczytuje słowa Pana Jezusa, aby wszyscy byli jedno, tak jak ja i Ojciec jedno jesteśmy. I oczywiście to połączenie nie jest przypadkowe, bowiem święty Andrzej jest prawdziwym męczennikiem jedności Kościoła. To jest ewidentne, że gdy Pan Jezus mówi o tej jedności, to nie jest to takie pobożne życzenie, że no chciałbym, żeby tak wszyscy byli jakoś jedno, ale wiadomo, że do końca to nie wyjdzie. Bynajmniej tak Pan Jezus o tym nie mówi. On mówi, że dałem im, aby oni byli jedno, tak jak i my jedno jesteśmy. Pan Jezus ewidentnie wskazuje na to, że będzie to coś, co będzie wyróżniało Jego uczniów. Że ta jedność będzie tym, co my nazwiemy jednym ze znamion Kościoła. Z tych znaków, które wyróżniają Kościół katolicki. To jest prawdziwa jedność. Jedność, która polega przede wszystkim na jedności wiary, na jednej wyznawanej wierze. Ale aby ta jedność wiary została zachowana, potrzebny jest inny rodzaj jedności. Potrzebna jest jedność władzy. Bowiem tam, gdzie nie ma ostatecznej instytucji, takiej, do której można się odwołać, która ma decyzyjny głos, w takiej sytuacji oczywiście bardzo łatwo, gdy dojdzie do jakiegokolwiek konfliktu teologicznego, no to taki konflikt albo wybuchnie konfliktem dosłownie zbrojnym, albo gdzieś tam rozejdzie się po kościach, każdy zostanie przy swoim i jedność zostanie utracona. Albo w ogóle teologia zejdzie gdzieś tam zupełnie na trzeci plan. I mniej więcej taką sytuację mamy u schizmatyków wschodnich. Tych, którzy właśnie zamęczyli świętego Andrzeja Bobole, który pragnął właśnie jedności, zgodnie ze słowami Pana Jezusa, który mówił, że są inne owce, które muszę przyprowadzić do mojej owczarni. I tak święty Andrzej Bobola to jest jeden z tych wielkich męczenników jedności. On nie uważał właśnie jedności, jak to dzisiaj nam się chce czasami przedstawiać, jako właśnie takie pobożne życzenie, że tak zachowujemy tak ogólnie taką jedność, ale tak naprawdę to każdy wierzy w co chce. Nie, on pragnął przyprowadzić tych, którzy odeszli z powrotem do Kościoła Chrystusowego, do jednego Kościoła, o którym Pan Jezus mówi, że zostanie wybudowany na Piotrze, że zostanie wybudowany na skale. On jest tym męczennikiem prawdziwej jedności. Gdy spojrzymy teraz właśnie na tych, którzy zamordowali Andrzeja Bobole, świętego Andrzeja Bobole, to czyli na schizmatyków wschodnich, zobaczymy tam dokładnie to, o czym przed chwilą powiedziałem. Są to
zgromadzenia, które zachowały wiele prawd wiary. Zachowały dlatego, że zachowały również głębokie przywiązanie do tradycji. I bez wątpienia wyróżnia to tych schizmatyków wschodnich na tle wszystkich innych sekt. Powiem, gdy nie ma tej miłości do tradycji, wtedy bardzo szybko odpływają takie sekty w stronę najbardziej dziwnych, kuriozalnych, niewyobrażalnych teorii. Natomiast tutaj to przywiązanie gdzieś tam do tradycji utrzymało wiele prawd wiary w tych schizmatyckich kościołach wschodnich. Ale właśnie odrzucenie tej jedności władzy sprawiło, że nie ma komu pilnować, żeby to był spójny system, że nie ma komu decydować ostatecznie, co do objawienia należy, a co nie. I tak w praktyce u nich teologia zeszła gdzieś tam na trzeci, czwarty plan. I tak każdy sobie jakoś tam mniej więcej wierzy. Bardzo ciekawym przykładem jest wiara, czy też niewiara w czyściec właśnie u tych schizmatyków. Otóż oni się zarzekają, że w czyściec nie wierzą, że czyściec to katolicka herezja, ale modlą się za zmarłych dokładnie tak samo jak Kościół katolicki, znaczy tak samo ilościowo. Zachowali praktykę, która jest tak stara, że nie są w stanie z ich przywiązaniem do tradycji odrzucić tej praktyki, ale odrzucili teorię. I no właśnie, ze względu na to, że ta teologia stała się dla nich gdzieś tam czymś trzeciorzędnym. Nie ma jednej instytucji, która mogłaby wskazać, mogłaby pilnować, żeby to było spójne. Każdy jakoś tam sobie wierzy, każdy gdzieś tam jakoś tam to się, jakoś to będzie. I to się tak rozeszło. I przyjęła się powszechnie w tych schizmatyckich kościołach właśnie praktyka, czy pozostała praktyka zupełnie już niezgodna z teorią, która dosyć powszechnie tam się przyjęła. Bardzo łatwo jest, gdy nie ma tej jedności władzy, utracić również jedność wiary. My dzisiaj, gdy czcimy tego męczennika jedności Kościoła, dziękujmy Panu Bogu za to, że zechciał nam dać właśnie jeden Kościół. Kościół, który jest spójny. Kościół, który ma tą jedną władzę. Kościół, który ma jedną wiarę. I oczywiście bardzo łatwo, gdy słyszymy te słowa, to może w naszej głowie powstać pytanie, no ale jak to? Ale jak to dzisiaj jeszcze w ogóle można mówić o jednej władzy i jednej wierze? Przecież ta władza, papież dzisiaj w zasadzie wydaje się nie robić nic innego, jak właśnie próbuje osłabić swoją pozycję, jak tylko próbuje gdzieś tam rozłożyć Kościół na sposób taki demokratyczny. Jedność wiary oczywiście również została całkowicie zachwiana. Wiara nie jest pilnowana, a jeśli gdzieś tam z najwyższej instytucji przychodzą jakieś sygnały, które miałyby wskazywać kierunek teologicznego rozwoju, to są to sygnały bardzo niepokojące. No i gdzie tutaj można mówić o tej jedności? Jakie korzyści z tej jedności? Otóż nieraz już się zdarzało w historii Kościoła, że w związku ze rzędem papieskim były ogromne zamieszania. Wystarczy spojrzeć chociażby na wiek XIV, wielka schizma, gdzie było w zasadzie, no w cudzysłowie, było trzech papieży. Tylko jeden z nich był prawdziwym papieżem, tylko że wtedy nie wiedziano, który. Część państw poszła za jednym, część za drugim, część za trzecim. Co więcej, byli nawet święci, którzy jeden był za jednym, drugi za drugim, kanonizowani święci. W zasadzie wydawało się, że jest to impas. Każdy z tych papieży ekskomunikował zwolenników innych. No i w ten sposób niejako cały chrześcijański świat był przez któregoś z tych papieży, w cudzysłowie, cały czas ekskomunikowany. A więc nie było żadnego katolika na ziemi, który by od któregoś z tych trzech papieży ekskomuniki nie otrzymał. Chaos absolutny. Mimo wszystko Kościół potrafił z tego kryzysu wyjść. Potrafił wyjść z tego kryzysu i zachować właśnie jedność wiary i jedność władzy. I tak samo i ten nasz kryzys się skończy. Prędzej czy później. Ale gdy się skończy, to
Prośmy o to, żeby znowu ta jedność Kościoła naprawdę zajaśniała blaskiem, aby naprawdę była ona widoczna, aby znowu ten urząd papieski stał się tym gwarantem jedności Kościoła. I nawet jeśli to jest taki czas, w którym żyjemy, jak ten w tym wieku XIV, kiedy po prostu trzeba przeczekać, kiedy nie możemy liczyć na to, że ze strony najwyższej władzy kościelnej faktycznie będzie pilnowanie wiary, że ta władza faktycznie spełni swój urząd, to po prostu przeczekajmy. Trwajmy w pracy nad naszymi cnotami, trwajmy w modlitwie i prośmy. Prośmy dzisiaj tego wielkiego męczennika jedności Kościoła o to, aby ta jedność Kościoła jak najszybciej zajaśniała tym prawdziwym blaskiem, nie jako taka mrzonka, o której gdzieś tam się dzisiaj mówi, tylko jako ta prawdziwa jedność, jedność wiary i jedność władzy. Aby ten Kościół znów stał się groźny jako zastęp uszykowany do boju. Bo taki będzie, gdy ten kryzys minie, gdy władza kościelna znowu będzie stała na straży po prostu czystości wiary, czy po prostu na straży naszej wiary. Prośmy, aby jak najszybciej się to stało. Nie popadajmy przy tym w zwątpienie, w przerażenie, co tu się nie dzieje. Wiele rzeczy Kościół już przeszedł, wyjdzie i z tego kryzysu, tak jak wyszedł z poprzednich. A my dbajmy przede wszystkim o nasze uświęcenie. Dbajmy o to, abyśmy my do nieba dotarli, abyśmy my pośród tych wszystkich trudności nas nie zagubili, na naszej duszy szkody nie ponieśli. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.